Hej, witajcie! Beta testy Valorant tuż za rogiem i na pewno część z Was się zastanawia, jak działają wszystkie umiejętności agentów. Dlatego dzisiaj odbędzie się ich prezentacja. Postaci jest łącznie 9, a każda ma 4 skille. I teraz zrobimy w następujący sposób. Tak naprawdę wiele zdolności posiada sporo ukrytych mechanik lub kwestii, które warto omówić. Jednak robiąc to, no, filmik mocno by się rozrósł. Zatem dzisiaj odbędzie się taki przegląd w pigułce. Najważniejsze informacje o każdej umiejętności, tak byście mieli jakiekolwiek pojęcie. Ta wiedza na samiusieńkim początku w zupełności wystarczy. Ale zamierzam też publikować filmy poświęcone każdemu agentowi z osobna. A w nich omówienie zdolności będzie szczegółowe, z zaznaczeniem na interesujące niuanse. No to zaczynamy. Prezentacja odbędzie się w kolejności alfabetycznej, czyli zaczniemy od Breach. Jego pierwsza umiejętność to wstrząs wtórny, czyli ładujemy skilla, musimy nakierować celownikiem na ścianę i aktywujemy go. Po krótkiej chwili po drugiej stronie ściany następuje eksplozja, która rani pobliskich graczy. Następnie mamy rozbłysk. Mechanika podobna do poprzedniej zdolności, czyli przygotowujemy się, celujemy w ścianę i po drugiej stronie następuje rozbłysk światła, który oślepia graczy patrzących się w jego kierunku. Oślepienie! Umiejętność popisowa Breach to uskok. Aktywujemy skilla, możemy go ładować, co zwiększy zasięg, i zatwierdzamy. Po chwili ma miejsce wstrząs, który oszałamia graczy znajdujących się na drodze. A ult Breacha to kaskadowe tąpnięcie. Gdy użyjemy skilla, postacie znajdujące się na sporym obszarze są podrzucane i następnie oszałamiane. Efekt ten utrzymuje się dłużej niż ten przy umiejętności uskok. Okej, to przejdźmy do agenta Brimstone. Pierwsza umiejętność to nadajnik stymulacyjny. Przygotowujemy urządzenie, które po wyrzuceniu tworzy pole wzmacniające. Wszyscy, którzy się w nim znajdują, strzelają odrobinę szybciej. Stim beacon down. Następnie mamy podpalacz. Brimstone wyrzuca pocisk, który po wylądowaniu tworzy ogniste pole zadające obrażenia wraz z czasem. Umiejętność popisowa agenta to podniebny dym. Brimstone wyświetla sobie mapę pobliskiego terenu i wybiera miejsce, na którym mają wylądować pociski zamieniające się w chmurę dymu. Zasłaniają one obszar i utrzymują się dosyć długo. No i ult Brimstone'a to ostrzał orbitalny. Tutaj agent również wyświetla mapkę i wybiera obszar. Po chwili rozpoczyna się laserowy atak z nieba, który zadaje naprawdę wielkie obrażenia. Patrzcie w niebo! Przechodzimy do postaci Cypher. Ten agent może umieścić urządzonko na ścianie, które tworzy linkę potykającą. Wrogowie, którzy ją dotkną, są spowalniani i ujawnieni całej naszej drużynie. Jeśli przeciwnik nie zniszczy potykacza na czas, zostanie po chwili oszołomiony. Ostrożnie. Mancie. Następnie mamy cyberklatkę. Cypher wyrzuca urządzenie, które może w dowolnej chwili uruchomić. Na niewielkim obszarze pojawia się zasłona. Blokuje to wizję, ale też wrogowie, którzy są w środku, zostają spowolnieni. Klatka odpalona. Zdolność popisowa agenta to kamera szpiegowska. Cypher umieszcza na ścianie kamerkę, przez którą może po chwili dowolnie spoglądać.
Następnie mamy możliwość wystrzelania impulsu w kierunku przeciwnika. Trafiony gracz zostaje na krótką chwilę ujawniony. I oznaczam. Ult Cyphera to kradzież neuronów. Podchodzimy do ciała pokonanego przeciwnika i rozpoczynamy proces wyciągania neuronów. Po chwili pozycja pozostałych wrogów zostaje ujawniona naszej drużynie. One enemy remaining. Czas na Jet. Pierwszy skill to zasłona dymna. Jet wyrzuca pocisk, który po kontakcie z powierzchnią na krótką chwilę tworzy chmurę zasłaniającą obszar. Blokuje wizję! Druga umiejętność to prąd wstępujący. Aktywując ją, Jet szybko wznosi się w powietrze, co pozwala jej dostać się na wszelkiego rodzaju podwyższenia. Jet posiada umiejętność pasywną, czyli gdy znajdujemy się nad ziemią, przytrzymujemy spację i opadamy znacznie wolniej. Zdolność popisowa agentki to pomyślny wiatr. Naciskając przycisk, Jet wykonuje szybki doskok w kierunku, w którym się poruszamy. No i ult Jet, czyli burza ostrzy. Przygotowujemy 5 noży i możemy je wypuścić na 2 różne sposoby. Lewym przyciskiem myszy wyrzucamy jeden po drugim, prawym przyciskiem myszy wyrzucamy wszystkie naraz. Przejdźmy do agenta Omen. Rozpoczniemy od umiejętności Krok w mrok. Aktywując skilla wybieramy miejsce i gdy zatwierdzimy wybór, po chwili się w niej teleportujemy. Druga zdolność to paranoja. Omen po krótkiej animacji wypuszcza lecący przez ściany pocisk. Każda osoba trafiona pociskiem na krótką chwilę ma ograniczoną wizję. Nie jest oślepiana, ale widzi jedynie na kilka metrów. Umiejętność popisowa Omena to mroczna osłona. Najpierw zaczynamy wybieranie docelowego miejsca. Ręcznie decydujemy, gdzie osłona ma wylądować. Zatwierdzając, wypuszczamy lecący przez ściany pocisk. Po dotarciu na miejsce ląduje i tworzy cienistą sferę. Jak widzicie, zasłania ona pewien obszar. Ult tego agenta to z cieni. Omen wyświetla sobie pełną mapę i możemy teleportować się w dowolne miejsce. Jednak nie ma lekko, gdyż można przeszkodzić Omenowi i jest też bardzo przy tym głośny. Ok, no to teraz Feniks. Pierwsza umiejętność to pożoga. Feniks tworzy na krótką chwilę średniej długości ścianę ognia, przez którą nic nie widać. Wszyscy, co ją dotkną, otrzymują obrażenia prócz samego Feniksa. On, gdy stoi w pożodze, sam się leczy. W górę! Druga zdolność to podkręcona piłka. Agent może wypuścić kulę ognia na 2 sposoby, zakręcając ją w prawo lub w lewo. Po chwili ona wybucha i oślepia wszystkich, co patrzą w jej kierunku. Skill popisowy Feniksa to gorące dłonie. Wyrzucamy kulę ognia, która po wylądowaniu tworzy płonący obszar. Oczywiście płomienie ranią wszystkich prócz Feniksa. On, stojąc w nich, po prostu się leczy. Tylko ostrożnie! Tylko ostrożnie! Ult agenta to drugie podejście. Aktywujemy go i idziemy na przeciwników. Jeśli umrzemy lub gdy skończy się czas działania zdolności, pojawiamy się w miejscu, w którym użyliśmy ulta.
No dalej, jedziemy! Przechodzimy do Sage. Ta postać może użyć kuli bariery. Wybieramy miejsce i sposób, w jaki mają się utworzyć lodowe bloki. Są one bardzo wytrzymałe i znikają same po długim czasie. Tworzyłam barierę. Druga zdolność Sage to kula spowalniająca. Wyrzucamy pocisk. Po wylądowaniu tworzy on lodową powierzchnię, która znacznie spowalnia wszystkich graczy na niej się znajdujących. Ich kroki są głośniejsze i nie mogą wysoko skakać. Zdolność popisowa Sage to lecząca kula. Po aktywacji skilla możemy rozpocząć leczenie. Kulę podarować możemy sojusznikowi lub samemu sobie. Odlecie, widzę wroga. No i ult agentki, czyli wskrzeszenie. Podchodzimy do poległego członka drużyny i przywracamy go do życia. Proste. Dlatego czas na sowę. Pierwsza umiejętność agenta to sowi dron. Wypuszczamy latające urządzenie, sami zostając w bezpiecznej pozycji. Gdy zobaczymy wroga, możemy wypuścić w jego kierunku strzałkę, która po trafieniu ujawnia na jakiś czas jego pozycję. Dron sam znika po jakimś czasie lub można go zniszczyć. Wypuszczam drona! Spadłem ich. Druga zdolność sowy to strzała piorun. Wypuszczamy pocisk, który po kontakcie z powierzchnią eksploduje i rani pobliskich wrogów. Strzała piorun! Skill popisowy sowy to strzała zwiadowcza. Tutaj przy kontakcie z powierzchnią pocisk rozpoczyna skan i ujawnia wszystkich wrogów znajdujących się w polu widzenia strzały. Pocisk można zniszczyć. Ujawniam obszar. Znalazłem ich. Ult agenta to furia łowcy. Aktywujemy go i mamy kilka sekund na wystrzelenie trzech pocisków. Każdy z nich ma zasięg na jakieś pół mapy i przechodzi przez ściany. Trafieni wrogowie otrzymują spore obrażenia i są na krótką chwilę ujawniani. Ja! To ja jestem łowcą! No i na koniec agentka Viper. Pierwsza umiejętność to jadowite ukąszenie. Po wystrzeleniu pocisku ląduje on na powierzchni i rozlewa chemikalia. Wszyscy, co po nich chodzą, otrzymują obrażenia, a wrogowie są spowalniani. Następnie mamy toksyczną chmurę. Viper wyrzuca pocisk. Po wylądowaniu możemy raz jeszcze aktywować zdolność i wtedy pojawia się toksyczna chmura. Blokuje ona wizję, a znajdującym się w środku wrogom zmniejszane jest maksymalne życie. Toksyczna kula włączona. Wyłączam toksyny. Zdolność popisowa Viper to toksyczna zasłona. Przygotowujemy skilla, celujemy w odpowiednim kierunku i wystrzeliwujemy pocisk. Na ziemi ląduje wiele emiterów gazu, które wszystkie po aktywacji tworzą jedną długą toksyczną ścianę. Wrogowie, którzy ją dotykają, mają zmniejszane maksymalne życie. Toksyny w górę. Toksyczna zasłona w dół. I teraz tak. I toksyczna chmura, i toksyczna zasłona korzystają ze specjalnego zasobu toksyn. Obie zdolności mogą być aktywne tak długo, jak mamy dostępny zasób.
po wyłączeniu obu, toksyny same się odnawiają. No i Ult Viper, czyli gniazdo żmij. Agentka tworzy wielką chmurę chemikaliów, ogranicza ona wizję i zmniejsza maksymalne życie znajdującym się w środku wrogom. Gniazdo żmij może się utrzymywać w nieskończoność, tak długo jak Viper znajduje się w środku. Gdy tylko wyjdzie z chmury, jej integralność powoli się kończy. Gdy tylko Viper wejdzie z powrotem, integralność powraca do maksimum. Na dodatek wrogowie zostają podświetleni. Okej, moi drodzy, tak się prezentują w skrócie umiejętności agentów Valorant. Warto zaznaczyć jedną ważną rzecz. Otóż w tej grze trzeba zdecydowanie uważać, by nie zaszkodzić swojej drużynie. Zdolności, które oślepiają, mogą oślepić nawet naszych kompanów. Tak samo ze skillami oszałamiającymi. Zaś umiejętności zadające obrażenia też mogą zranić drużynę lub nas samych. Z tą różnicą, że Friendly Fire jest osłabiane trzykrotnie. Czyli gdy taki wstrząs wtórny Breacha zabierze wrogowi 100 zdrowia, to samemu Breachowi lub jego drużynie zada 33 obrażeń. Natomiast nie ma Friendly Fire z broni. No, to na razie kończymy. Mam nadzieję, że film okaże się pomocny, a niedługo zacznę publikować znacznie dokładniejsze omówienie zdolności po jednym filmie na agenta. Trzymajcie się, cześć!